Dzisiaj mamy przefantastyczną pogodę i teraz właśnie spotkałam naszego listonosza, który dosłownie przed moim wyjściem po Tymona wrzucił mi książkę. I listonosz wrzucił mi zaraz przed moim wyjściem po Tymona książkę Sekretne życie drzew i jakoś tak odpakowałam ją jeszcze na szybko i stwierdziłam, a biorę ją, bo jakoś tak mnie przywołała, żebym ją wzięła ze sobą. Nie wiem, co to znaczy, ale mam ją tu ze sobą i teraz właśnie go spotkałam i mu o tym powiedziałam, że przed chwilą wrzucił mi do drzwi książkę Sekretne życie drzew, bo on się pyta, good book? Ja mówię, yeah, good book. No, a druga sprawa jest taka, że teraz szliśmy z Tymonem koło tego bowling club, co wam pokazywałam, że dzieciaki spaliły. I Tymon do mnie z takim tekstem, mama, a tutaj te groźne dzieci, to było tu, te groźne dzieci spaliły bowling, który był historią. Zapamiętał po prostu. Tak zapamiętuję. Tak mi, Tymonek, powiedziałeś? Tak. A Tymon jedzie. Teraz wam pokażę tą książkę. Wygląda tak. To jest książka używana. Tutaj ma nawet takie, zobaczcie, wgniecenie, nie? Widzicie? Ale to nie szkodzi. Ja się cieszę, że jest używana, bo ja nie byłam świadoma. Ja nie wiedziałam, jak kupowałam, czy ona jest używana, czy nie. Ona jest z... chyba Polska Księgarnia UK, czy coś takiego. To już nie jest, to nie jest pierwsza książka, którą chyba zamawiam z tamtej księgarni. Coś już tam zamawiałam. I taka jest książka. I będzie czytane. O! Ulotka! Ulotka leci. No tak, wąchacie książki? Ach, ja wącham. A ta książka Sekretne życie drzew, to jest książka, którą już chyba wszyscy czytali, tylko nie ja. I z tego co wiem, to bardzo dużo ludzi, którzy ją czytali, ją bardzo gorąco poleca i ja myślę, że też ją będę wam polecać. Myślę, że zajmę się nią już teraz. Jeszcze wam pokażę, jak ona pięknie jest wydana. Okładkę już widzieliście. Tutaj mamy piękne listeczki. O, zobaczcie, jak pięknie. Tutaj mamy dalej. I tutaj, zobaczcie, ta książka to jest wydanie z 2016 roku chyba. No. Tutaj mamy 2015, a wydanie jest... czyli co, pan ją napisał w 2015 roku, a polski, gdzie ja to 2016 widziałam? No tutaj, tak, polskie wydanie z 2016 roku, znaczy to konkretnie wydanie. Także książka nie jest stara, tutaj mamy przedmowę. Właśnie na niej jestem. O, jaka piękna nazwa rozdziału, co? No i tutaj co rozdział, to jest takie jakieś drzewko ładne, zamieszczone. Książka wygląda, jakby miała 100 lat. Naprawdę, tutaj jest gdzieś zalana, widzicie? Ale zobaczcie, e-book dostępny na... Tutaj mam adres strony internetowej, więc to jest stosunkowo nowa książka. Ale wygląda, jakby była bardzo stara. Mi się ten fakt akurat podoba i to dodaje jej uroku, że ona jest taka zdewastowana. Być może ją uchroniłam od nieciekawych dalszych losów. Nie wiem. A być może ktoś inny by się nią zaopiekował. Któż to wie? Ale zaopiekuję się tą książką ja. A tak przy okazji nagrywania wam prezentacji tej książki zauważyłam, że ktoś tutaj sobie jadł czekoladkę. No cóż, wiecie, pościel i tak była do prania, ale dobrze, że ja to zauważyłam, bo to musiało być teraz jakoś tak zrobione. No nic, trudno. No jedyne, co mi pozostaje, to was przeprosić, że was uraczyłam takimi pięknymi widokami podczas prezentacji tej książki. Ale dobra, koncentrujemy się na książce. Pościel idzie sobie do prania. No i tyle w temacie.
Dzieci plus czekolada równa się to. Słuchajcie, ja wam po prostu to przeczytam. Postanowiłam, że przeczytam wam przedmowę, więc zaczynajmy. Gdy rozpoczynałem zawodową karierę leśnika, tyle wiedziałem o sekretnym życiu drzew, ile rzeźnik o uczuciach zwierząt. Nowoczesna gospodarka leśna zajmuje się produkcją drewna, czytaj, wycinaniem drzew, a potem sadzeniem nowych. Podczas lektury czasopism fachowych można odnieść wrażenie, że dobro lasu jest o tyle godne uwagi, o ile jest konieczne z punktu widzenia jego optymalnej eksploatacji. To zresztą aż nadto wystarcza, by wypełnić leśnikowi zwykły dzień pracy i tak stopniowo dochodzi do wykoślawienia perspektywy. A ponieważ codziennie musiałem taksować setki świerków, buków, dębów czy sosen pod kątem ich przydatności w tartaku i wartości rynkowej, mój horyzont coraz bardziej się zawężał. Mniej więcej przed 20 laty zacząłem organizować dla turystów treningi survivalu i rajdy połączone z nocowaniem w leśnych chatach. Później doszły do tego rezerwaty. Rezerwaty lasu pierwotnego i las cmentarny. I las cmentarny to specjalnie wydzielona część lasu, w której można dokonać pochówku urny z prochami zmarłego. Jedynym oznakowaniem takiego miejsca są tabliczki na drzewach. Lasy cmentarne są coraz popularniejszym w Niemczech miejscem pochówku. Przypisy dolne pochodzą od tłumaczki, przypisy końcowe zaś od autora. No, to nie mogłam nie czytać. Dzięki rozmowom z wieloma gośćmi mój ogląd lasu znowu wrócił do normalności. Powykręcane, pokryte guzowatymi naroślami drzewa, które wówczas zaliczałem jeszcze do kategorii mało wartościowych, budziły zachwyt w wędrowcach. Razem z nimi uczyłem się, by zwracać uwagę nie tylko na pnie i ich jakość, lecz także na osobliwe korzenie, niezwykłe kształty drzew bądź delikatne poduszki mchu na korze. Miłość do natury, która napędzała mnie już jako nastolatka, wybuchła z nową siłą. Raptem odkryłem niezliczone cuda, których nie byłem sobie w stanie wyjaśnić. Akurat w tym czasie Uniwersytet w Akwizgranie rozpoczął regularne badania w moim rewirze. Na wiele pytań udało się wtedy znaleźć odpowiedź, pojawiła się jednak nieskończona ilość innych. Życie leśnika znów stało się interesujące, a każdy dzień w lesie zmieniał się w odkrywczą wyprawę. Wymagało to z kolei uwzględnienia nietypowych okoliczności w gospodarowaniu lasem. Ten, kto wie, że drzewa odczuwają ból i mają pamięć, i że drzewni rodzice żyją razem ze swymi dziećmi, nie będzie już mógł tak po prostu ich ścinać i siać wśród nich spustoszenia ciężkimi maszynami. Od 2 dekad nie mają one wstępu do mojego rewiru. A jeśli nawet czasem usuwa się pojedyncze pnie, to pracę tę wykonują z całą ostrożnością robotnicy, leśni wraz z końmi. Zdrowy, być może nawet szczęśliwy las jest znacznie produktywniejszy, a to oznacza jednocześnie wyższe przychody. Ten argument przekonał mojego pracodawcę, gminę Hümmel, i dlatego w maleńkiej wiosce w górach Eifel, i tutaj mamy przypis, góry te są częścią Reńskich Gór Łupkowych, ciągnących się na terenie zachodnich Niemiec oraz Luksemburga, Belgii i Francji. Zasięg pasma Eifel wyznacza Akwizgran na północy, Trewir na południu i Koblencja na wschodzie. Muszę sobie te pojęcia wytłumaczyć, bo ich szczerze mówiąc nie znam. Gmina Hümmel leży na jego wschodnim kraju, nad Renii, Palatynacie. Tutaj mamy, i dlatego w maleńkiej wiosce w górach Eifel, tak, żaden inny sposób gospodarowania nie jest i nie będzie brany pod uwagę. Drzewa oddychają z ulgą i zdradzają jeszcze więcej swych tajemnic. Zwłaszcza te grupy, które rosną w nowo założonych strefach ochronnych i nie są niczym niepokojone. Nigdy nie przestanę się od nich uczyć, lecz już to, co do tej pory odkryłem pod liściastym dachem, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania.
Zapraszam Was, byście wraz ze mną dzielili szczęście, które mogą Wam dać drzewa. A kto wie, może podczas następnego spaceru po lesie sami odkryjecie małe i wielkie cuda. Tak brzmi przemowa tej książki. Dalej Wam czytać nie będę. Zapowiada się bardzo fascynująca podróż, którą już tutaj dalej będę kontynuowała sobie sama.